Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Ghost Riderze z uniwersum Marvela. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Osoby, które posiadają moc Ghost Ridera, posiadają moce takie jak super siła, super wytrzymałość, niewrażliwość na ogień, jak i na ekstremalne temperatury. W drugiej części filmu o Ghost Riderze widzimy, że może on się teleportować. Posiada również umiejętność projekcji normalnego i eterycznego ognia, podróżowania pomiędzy wymiarami, jak i po każdej powierzchni, np. wodzie. Posiada też magiczne łańcuchy zwane Penance Stare oraz pokutny wzrok, przez który Ghost Rider umieszcza w umyśle złoczyńców obrazy ich złych uczynków. Ogólna historia Ghost Ridera zaczyna się jeszcze za czasów demona Zaratosa, kiedy to budował on swoją potęgę. Cały czas umacniał swoją pozycję, a to nie spodobało się Mephisto, który podstępem go uwięził. Mephisto jednak obawiał się pewnego medalionu mocy, więc postanowił obserwować dwie rodziny, które otrzymały fragmenty artefaktu. Starał się podporządkować duszę jednego z posiadaczy artefaktu, ale nagle ukryta moc przemieniła posiadacza w ducha zemsty, Ghost Ridera. Mephisto nie zdołał go złamać, ale postanowił uważnie przyglądać się następnym pokoleniom. I tutaj dochodzimy do Johna Blaze'a. Johnny Blaze jest zarówno najpopularniejszym Ghost Riderem. Był on synem Bartona Blaze'a i Naomi Kyle. Jego matka jednak zmarła dosyć szybko, a niedługo potem zmarł również jego ojciec. Potem zaopiekowali się nim Crash i Mona Simpson. Jego nowa matka wiedziała coś o klątwie, więc zawarła pakt z Mephisto, by go od niej odciąć, ale Mephisto ją oszukał. Jego przybrana matka została potem zraniona i umarła, a po jakimś czasie jego przybrany ojciec również został zabity przez Mephisto. Sam Mephisto bardzo chciał, by Johnny był Ghost Riderem, a potem zaoferował jego ojcu nowe ciało Kariego Samuelsa. Kary Samuels był to przywódca motocyklowego gangu Sług Szatana i z tym gangiem nocami trzymał Blaze, który był w końcu motocyklowym kaskaderem. Potem podstępem Johnny został strącony do piekła, jednak dzięki jego ojcu i jego poświęceniu wrócił na ziemię. Kilka lat później Johnny dowiedział się o nowym Ghost Riderze w Nowym Jorku i bał się, że opętał go Zaratos. Kiedy sprawa została wyjaśniona, Johnny postanowił zostać z nimi go trenować. Chciał zostać jego mentorem, chronić go przed niebezpieczeństwem. No dobrze, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja zachęcam do zostania patronem i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.